Znajdziesz coś lepszego niż głupie nożyce. Mogę dać ci kilka wskazówek. To bardzo miłe, ale teraz akurat pracuję nad paralotnią. Paralotnia. Wiesz, co to takiego, czy mam ci narysować? Za dużo gadasz. Może lepiej skup się na pracy, ha? Daj odpocząć naszym uszom. O, wybacz. Chciałem tylko podzielić się z tobą wiedzą, ale więcej nie będę. Bratku, potrzebujemy kwiatków mniszka lekarskiego, więc może jutro wybierzesz się po nie. Weźmiesz ze sobą Lilkę i pokażesz jej las. Jasne, fajnie. Dlaczego mają być sławni i bogaci? Ja tego chcę! Nic mnie nie powstrzyma! Kochane dzieciaki, na pewno sobie poradzą! Rosną najładniejsze mniszki. A co, boisz się? Słuchaj, bratku, to głupie tak się ciągle kłócić. Skoro razem spędzamy czas, bądźmy dla siebie mili. Masz rację, nie powinienem był ci dokuczać. I chcę cię przeprosić. Weź to, z tym będzie ci łatwiej. Oczywiście to mój wynalazek. Można zebrać kilka kwiatków naraz, bez wysiłku. Ojej! Miałeś świetny pomysł, bratku. No, te okulary, które wynalazłaś, też są fajne. Ale do czego ich używasz poza zabawą w chowanego? Przydają się. Na przykład do szukania kogoś albo czegoś w ciemnościach? Najbardziej lubię konstruować rzeczy, które są przydatne dla innych. Jak to? Chcesz powiedzieć, że moje wynalazki służą tylko mnie? Ale jesteś zarozumiały. Za to jestem większym wynalazcą niż ty. Zbieraczka do kwiatów. Jesteś wstrętną zazdrośnicą, Lilka. Idę sobie stąd. Mam cię już powyżej uszu. Ach tak? Wzajemnie. Nie chcę cię więcej widzieć. Bratku, próbujesz mnie nastraszyć? Przestań, wiem, że to ty. Wybacz, że cię schwytałem, panienko, ale dzięki temu na pewno zdobędę warzywo-magiczną formułę twojej mamy. Dlaczego ją zostawiłeś? Wiesz, że Lilka nie zna naszego lasu. Ale tatusiu, ona złamała zbieraczkę, no i... To cię nie usprawiedliwia. Wracaj po nią i to już. Narcyzie, nasze dzieci chyba nie współpracują tak zgodnie jak my. Później z nimi pogadamy. Teraz skupmy się na urzeczywistnieniu naszego marzenia. O, za kogo ta dziewczyna się uważa? Słuchaj, Lilka, przyszedłem tu tylko dlatego, że tata mi kazał. A? Lilka? Rety, gdzie ona jest? Co tu się stało? Ktoś ją porwał. Lilka! Lilka! Wypuść mnie! Oczywiście wypuszczę, ale dopiero jak dostanę okup! Lilka! Gdzie jesteś? Tutaj! Nie! O, proszę, proszę. Lilka? O nie! Dotrzymacie sobie towarzystwa! Mam nadzieję, że się lubicie, bo spędzicie za sobą bardzo dużo czasu!
spodziewają. Pewnie ciągle się kłócą, dlatego to tyle trwa. Może obejrzyjmy konika polnego? Już nie mogę się doczekać przejażdżki. Ale tylko rzucimy okiem. Niczego nie wolno dotykać. Zaczekamy na Lilkę. O! Tylko niczego nie dotykajcie. Dzieci! Upiekłam placek rabarbarowy. A to co? Prawie gotowe, Narcyzie. To niesamowite. Brakuje nam tylko mniszka lekarskiego. O, chyba dzieci wróciły. Wybaczcie, że przeszkadzam, ale przyszedł list do Agaty. A to ciekawe. Nikomu nie mówiłam, że tu będę. Od kogo to, Narcyzie? Otwórzcie wreszcie ten list. To się nie uda. Ani drgnął. Ej, no co się dzieje? Jeśli chcecie odzyskać dzieci, przyjdźcie na Jagodową Polanę. Przynieście warzywo-magiczną recepturę i notatki z eksperymentu. Spełnicie żądania? Tak, tato? Oczywiście, że tak. Zrobimy to, czego chce od nas porywacz. Och, to wszystko przeze mnie. Och, byłam samolubna. Myślałam tylko o naszym eksperymencie. Och, Lilko, mam nadzieję, że nic ci nie jest. Totalna kompromitacja. Dwoje genialnych wynalazców nie ma pojęcia, jak się stąd wydostać. Nie wiem, co robić. Jestem kompletnie bezradny. O nie! Słońce zaraz zajdzie! O! Nie spędzimy tu nocy. No tak, oczywiście. Lilka, wyciągnę nas stąd. Spróbuj się obrócić. Musisz być plecami do okna. Tak, świetnie. Nie ruszaj się. Bratku, jesteś genialny. Szybko, uciekajmy stąd. O, tędy nie wyjdziemy.